Nie trój sąsiada. Fotowoltaika. Mikroinstalacje fotowoltaiczne przeżywają prawdziwy boom. Na coraz większej liczbie dachów można zauważyć charakterystyczne panele produkujące prąd, a firm instalatorskich przybywa z dnia na dzień. Inwestor staje jednak przed niełatwym wyborem. Jaki sprzęt wybrać i jakiego wykonawcę, aby było rzetelnie, fachowo i z korzyścią dla naszej kieszeni? Proces zakupu instalacji fotowoltaicznej można podzielić na kilka etapów. Działania przygotowawcze, wybór wykonawcy, montaż oraz przyłączenie do sieci. Zanim zdecydujesz się na konkretny wariant instalacji fotowoltaicznej, sprawdź, czy posiadasz umowę kompleksową i jaka jest moc przyłączeniowa dla Twojego budynku. Dobierz moc instalacji. Oczywiście finalny dobór mocy instalacji powinien przeprowadzić doświadczony instalator, ale uproszczoną kalkulację możemy przeprowadzić sami. Dobierając moc instalacji, weźmy pod uwagę przede wszystkim nasze bieżące zużycie energii elektrycznej, ale również planowane inwestycje, na przykład klimatyzację, pompę ciepła czy samochód elektryczny. Wstępnie zaplanuj lokalizację instalacji, najlepiej na dobrze nasłonecznionej, nieosłoniętej części dachu lub gruntu. Dobierz źródło finansowania. Oczywiście najkorzystniejsze będzie finansowanie w ramach dotacji. Im wyższe dofinansowanie, tym krótszy okres zwrotu. Wybór wykonawcy. Sprawdź wykonawcę. Weź pod uwagę referencje, zespół instalatorski, warunki serwisu i gwarancji i tym podobne. Zapytaj o wcześniejsze realizacje. Dokładnie czytaj umowy i nie podpisuj nic przy pierwszym spotkaniu. Nie wierz w super okazję. Nie decyduj bez porównania ofert kilku firm. Zwróć uwagę na koszty, parametry techniczne, warunki serwisowania i gwarancji. Uważaj na swoje pieniądze. Wysokie zaliczki, kredyty na dziwnych warunkach lub liczne opłaty dodatkowe powinny zwrócić Twoją uwagę. Montaż. Komponenty instalacji powinny dotrzeć do Ciebie oryginalnie zapakowane i pozbawione uszkodzeń, przebarwień czy odkształceń. Jeżeli zauważyłeś wady lub uszkodzenia, domagaj się wymiany wadliwego modułu. Sprawdź zgodność dostarczonych podzespołów ze specyfikacją techniczną przekazaną wraz z wcześniejszą ofertą. Zazwyczaj montaż mikroinstalacji do 10 kW-pików zajmuje 1 lub 2 dni. Ze względu na konieczność posadowienia konstrukcji wsporczej, montaż instalacji zlokalizowanej na gruncie jest nieco bardziej czasochłonny. Po montażu dokładnie obejrzyj instalację oraz jej okolice pod kątem ewentualnych uszkodzeń, np. pokrycia dachowego lub elementów instalacji. Przyłączenie do sieci energetycznej. Przyłączenie do sieci jest bardzo proste. Po zgłoszeniu mikroinstalacji operator sieci ma 30 dni na weryfikację zgłoszenia i zabudowę licznika dwukierunkowego na koszt operatora, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci. Co dalej? Dalej możesz się już cieszyć korzyściami z posiadania własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.